jakzagrać.pl. Tu znajdziesz sprawdzone gitary najwyższej jakości i nauczysz się grać na gitarze. Zapraszam. Cześć, z tej strony Grzegorz Myszur i w tym odcinku pokażę Ci, jak zagrać przepiękną, świąteczną piosenkę Maleńka Miłość. Bez zbędnego gadania, posłuchaj, zagram, zaśpiewam i zaraz się tego nauczę. Jeszcze szybko, zanim zaczniemy, jeżeli interesuje Cię nauka kolęd i pastorałek, to wejdź na kolendy.jakzagrać.pl, bo tam znajdziesz kurs 33 proste kolędy na gitarę dla każdego, mnóstwo świetnej wiedzy, lekcje o rytmice, także tam zajrzyj, a teraz zaczynamy poradnik. Do naszych serc, do wszystkich serc uśpionych dziś zabrzmiał dzwon, już człowiek obudzony, bo nadszedł czas i dziecię się zrodziło, a razem z nim maleńka przyszła miłość. Maleńka miłość w żłobie śpi, maleńka miłość przy Matce Świętej, dziś cała ziemia i niebo lśni dla tej miłości maleńkiej. Maleńka miłość w żłobie śpi, maleńka miłość przy Matce Świętej, dziś cała ziemia i niebo lśni dla tej miłości maleńkiej. Jak słyszysz, można to zagrać zarówno szarpaniem, palcowaniem, jak i biciem, także tych obu wersji się nauczę i zaczynamy od tego, jaki w tym utworze jest rytm, jakie jest tempo. Liczysz sobie na 4, raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i zarówno w zwrotce, jak i w refrenie cały czas jest taki sam rytm, no i tempo mniej więcej to, które teraz wystukiwałem. Ok, zaczynamy od zwrotki i od tego, jakie tutaj mamy szarpanie. Liczysz sobie raz i dwa i szarpiesz strunę bazową, trzecią, dwie dolne i trzecią, czyli dwie dolne, czyli pierwsza i druga razem. I trzecią. I to grasz na raz i dwa i, a powtarzasz na trzy i cztery i. Trzy i cztery i. Czyli mamy raz i dwa i trzy i cztery i. I to się będzie powtarzać przez całą zwrotkę i refren, jeżeli będziemy grali szarpaniem. Ok, no i teraz jakie konkretne już chwyty mamy w tym utworze? Pierwszy wers, do naszych serc, do wszystkich serc uśpionych. Tam mamy chwyty najpierw G-dur i później H-moll. W tym jednym takcie, czyli raz i dwa i trzy i cztery i. To jest nasz jeden takt. W tym takcie zagramy sobie dwa chwyty. No i właśnie pierwszym chwytem będzie G-dur, chwyć G-dur i lecimy szósta, bazowa szósta, potem trzecia, dwie dolne i trzecia. Raz i dwa i. Tak brzmi ten pierwszy akord. Później chwytasz H-moll i H-moll gramy od piątej. I też szósta, trzecia, dwie dolne, trzecia. Raz i dwa i. No i ten pierwszy takt G-dur i H-moll. Raz i dwa i trzy i cztery i. Później chwytasz C-dur i C-dur grasz dwa razy. I zaczynasz od piątej bazowej. Raz i dwa i trzy i cztery i. Czyli dwa razy jest zagrany ten C-dur. I to jest nasz właśnie pierwszy wers. Do naszych serc, do wszystkich serc uśpionych. Zaczynając drugi wers, zostajesz na C-dur i grasz go raz. Raz i dwa i. Później chwytasz D-dur i dokańczasz. Trzy i cztery i. I to jest ten kolejny takt. Raz i dwa i trzy i cztery i. Zostajesz na D-dur, grasz go drugi raz. Raz i dwa i. Później chwytasz G-dur. Trzy i cztery i. G-dur grasz tutaj raz. Czyli drugi wers. Dziś zabrzmiał dzwon, już człowiek obudzony. I teraz mamy trzeci i czwarty wers i gra się dokładnie tak samo jak pierwszy i drugi. Czyli znowu w trzecim wersie, tak jak w pierwszym, G-dur raz, potem H-moll raz i potem dwa razy C-dur. A w czwartym wersie masz C-dur raz, czyli zostajesz po tym trzecim wersie na C-dur. Chwytasz D-dur dwa razy i potem G-dur. Tylko że
pod koniec zwrotki na tym G-dur zostajesz i grasz go kolejny raz, czyli drugi raz go grasz, bo tam jest taka chwilka przerwy i to jest taki moment przejścia do refrenu. No i brzmi to tak. C-dur, dwa razy D-dur. Raz i dwa i maleńka miłość w żłobie śpi. Tak się przechodzi. I tutaj możesz zrobić coś takiego, że grasz tu normalnie tym szarpaniem, czyli grasz sobie szósta, trzecia, dwie dolne, trzecia. Masz przyszła miłość, raz i dwa i maleńka miłość w żłobie śpi. Możesz tak to zagrać. Możesz też zrobić chwilę przerwy, czyli zagrać jeden ten basowy dźwięk. Grasz sobie miłość, raz i dwa i maleńka miłość w żłobie śpi. I zrobić tam właśnie taki jeden ten basowy dźwięk z G na szóstej strunie i odczekać sobie. Raz i dwa i maleńka miłość. To zależy od ciebie, jak to chcesz zagrać. Łatwiej jest rytmicznie sobie wyliczać i grać pełno to szarpanie. Jeżeli jesteś początkującym gitarzystą, też ci łatwiej będzie utrzymać tą rytmikę, a później, gdy już dobrze czujesz ten rytm, możesz się tym bawić. No i przechodzimy do refrenu. I gdy przechodzisz ze zwrotki do refrenu, zostań na G-dur i grasz w refrenie raz G-dur. Maleńka miłość, raz i dwa i potem przechodzisz na C-dur, 3 i 4 i. Czyli masz G-dur, raz i dwa i C-dur, 3 i 4 i. Drugi wers refrenu, maleńka miłość przy Matce Świętej, masz D-dur raz i G-dur raz. Maleńka miłość przy Matce Świętej. I znowu tak samo po razie, 2 i raz i dwa i. Później chwytasz akord E7, dur, i grasz go raz, w trzecim wersie. Potem grasz A-moll raz, E-dur, 7, grasz od szóstej struny, bo tam pusta szósta struna wydaje dźwięk E, taki basowy, najniższy. Znowu A-moll od piątej pustej struny, bo wydaje dźwięk najniższy A. I mamy ten trzeci wers. Dziś cała ziemia i niebo lśni dla tej miłości maleńkiej. Ten ostatni wers to są akordy znowu, tak jak w drugim wersie. Raz D-dur i raz G-dur. I cały ten refren zaśpiewam. Maleńka miłość w żłobie śpi, maleńka miłość przy Matce Świętej. Dziś cała ziemia i niebo lśni dla tej miłości maleńkiej. Ale można to zagrać też biciem. Jaki jest schemat bicia? Uderzasz sobie w rytmie liczonym na 4. Raz i dwa i trzy i cztery. Czyli dwa uderzenia w dół, trzy razy w górę, dół, góra, dół, góra. Raz i dwa i trzy i cztery i. I rozbijasz to na dwa akordy. Czyli pierwsze, jakby to mówić, pierwszy fragment, dwa razy dół, raz i dwa i na jednym akordzie, a dokańczasz trzy razy w górę, dół, góra, dół, góra na drugim. Raz i dwa i trzy i cztery i. Coś takiego wychodzi. I jeżeli w jednym takcie były dwa akordy, czyli było na przykład raz i dwa i zmiana chwytu, trzy i cztery i. Jeżeli było coś takiego, to wtedy grasz to bicie rozbite, czyli grasz na jednym chwycie dół, dół, na drugim trzy razy w górę, dół, góra, dół, góra. By było dwa i zmiana, raz i dwa. Coś takiego było. Ale jeżeli na przykład jest, chcesz zagrać w zwrotce biciem, i masz tam chwyt zagrany dwa razy, to możesz zagrać pełne to bicie na jednym chwycie. Czyli na przykład w pierwszym wersie mieliśmy pierwszym wersie zwrotki mieliśmy G-dur, H-moll po połówce, czyli w jednym takcie były dwa akordy, czyli stosujemy coś takiego. Raz i dwa i trzy i cztery i rozbite bicie, ale później był C-dur i gramy już pełne bicie na C-dur. Raz i dwa i trzy i cztery i brzmi to tak. Do naszych serc, do wszystkich serc uśpionych. Tak to właśnie brzmi. No i to jest cała filozofia zagrania tej piosenki. Jeżeli poćwiczysz, to na pewno to opanujesz. Także w tym wideoporadniku to już jest wszystko, ale jeżeli interesują Cię kolędy, pastorałki, nauka też dobierania bicia do piosenek, to wejdź na kolendy.jakzagrać.pl, bo przygotowałem kurs właśnie kolędowy. Jest świetny dla początkujących, pomoże Ci opanować dobrze bicia w kolędach. Proste chwyty są, one są maksymalnie uproszczone, żeby Ci było łatwo się ich nauczyć. Jest też śpiewnik, 33 kolędy i pastorałki, także naprawdę genialny zestaw lekcji. Są takie opinie, że właśnie przed kursem 0 kolęd, po kursie kilkanaście, więc no naprawdę ja się jaram, gdy o tym mówię.
Świetny kurs, polecam. kolendy.jakzagrać.pl, tam cię odsyłam. Tekst chwytami do tego, do tej piosenki Maleńka Miłość znajdziesz na jakzagrać.pl, link jest tam na dole w opisie, tam cię odsyłam. Zachęcam też wejść na gitaraodpodstaw.pl, jeżeli jesteś początkującym gitarzystą, tam kurs dla początkujących, pobierz sobie tabelkę chwytów gitarowych z jakzagrać.pl. No a tymczasem trzymaj się, do zobaczenia, wesołych świąt, na razie.